Witamy wiernych w Kościele Świętego Zachariasza w uroczystość zesłania Ducha Świętego. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi nas do całej prawdy. Oznajmia Jezus uczniom, obiecując, że zdobędą doświadczenie wiary prowadzące do pełnego oddania się Bogu. Podczas dzisiejszej Eucharystii prośmy o dary Ducha Świętego, które napełniają nasze serca Bożą miłością i przenikają Chrystusową ofiarnością, budując wspólnotę Kościoła, Jego mistyczne ciało. Msza Święta jest sprawowana w intencjach o powrót do zdrowia Jurka, o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Marii i Andrzeja Kasztelan, o Boże błogosławieństwo dla Magdy z okazji urodzin oraz w intencji świętej pamięci zmarłych Janiny Baran, Marii Szymura, Stanisława Fris, Teresy Pasturczak. Mszy świętej przewodniczy ksiądz Antoni, któremu asystuje diakon Robert. Przepraszamy za trudności związane z przestrzeganiem zasad sanitarnych i prosimy o prawidłowe nałożenie masek na czas przebywania w świątyni. Prosimy również o wyłączenie telefonów komórkowych i powstanie. Stąd nazwa Pięćdziesiątnicy Pentekostes. Na wstępie nastąpi pokropienie wodą święconą jako akt żalu, ale jednocześnie również jako akt odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, który przez wodę dokonałeś cudów dla nas, ludzi, dla całego świata. Prosimy Cię, pobłogosław tę wodę, którą będziemy pokropieni. Spraw, abyśmy odnowili w sobie dary Ducha Świętego, abyśmy jeszcze bardziej byli bliżej Ciebie, ale również innych ludzi, żyjąc jak dzieci Boże w zgodzie z przyrodą, z Tobą i z innymi. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Thank you.
Wszechmogący wieczny Boże, Ty chciałeś, by obchód świąt paschalnych objął okres pięćdziesiątnicy. Sprawnie Duch Święty zjednoczy rozdzielone narody, aby każdy w swoim języku oddawał Ci chwałę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z księgi proroka Joela. To mówi Pan. Wyleję ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze prorokować będą. Starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia. Nawet na niewolników i niewolnice wyleję ducha mego w owych dniach. I uczynił znaki na niebie i na ziemi, krew i ogień, i słupy dymne. Słońce zmieni się w ciemność, a księżyc w krew, gdy przyjdzie dzień Pana, dzień wielki i straszny. Każdy jednak, który wezwie imienia Pana, będzie zbawiony, bo na górze Syjon i w Jeruzalem będzie wybawienie, jak przepowiedział Pan, i wśród ocalałych będą ci, których Pan wezwał. Oto Słowo Boże. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, wiemy, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Lecz nie tylko ono,
ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary Ducha, i my również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując przybrania za synów, odkupienia naszego ciała. W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni. Nadzieja zaś, której spełnienie już się ogląda, nie jest nadzieją, bo jak można się jeszcze spodziewać tego, co się już ogląda? Jeśli jednak, nie oglądając, spodziewamy się czegoś, to z wytrwałością tego oczekujemy. Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą. Oto Słowo Boże. Jezus, stojąc, zawołał donośnym głosem:
Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jak rzekło Pismo, strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. Oto Słowo Pańskie. Umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, dzisiejsze czytania i Ewangelia dotykają istoty odkupienia człowieka. Mówią o odkupieniu ciała, ale jest to tożsame, bo człowiek jest istotnie w swojej naturze cielesnym. Na przestrzeni historii w samym Kościele powstało wiele herezji, które nie tylko próbowały umniejszyć czy odmówić wartości ciału ludzkiemu, ale także zafałszować fakt wcielenia Boga, fakt, że jest On w jednej osobie i Bogiem, i człowiekiem, i łączy dwie natury. Jest to wielka tajemnica Jezusa Chrystusa. Dlatego, kochani, pamiętajmy, nie chodzi o to, że mamy grzeszne ciało i wzniosłego ducha. Taki dualizm jest heretycki. Chodzi o to, że w ciele doświadczamy bólu rodzenia nowego człowieka. Bólu rodzenia nowego życia. Doświadczamy w ciele, w prawdzie bycia człowiekiem. Dlatego życie jest nam udzielone w duchu, bo doznajemy tej przemiany właśnie pod wpływem ducha i dzięki Duchowi Świętemu. Chodzi o to, że dramatem człowieka jest fakt, że może oddać siebie, a więc sprawić, że grzech stanie się ciałem, stanie się rzeczywistością przez to, że człowiek mu siebie udzielił. I dopiero wtedy grzech staje się konkretem w konkretnym człowieku. Ciałem urzeczywistnionym z teologicznej abstrakcji, z pewnego projektu zła, który dopiero w człowieku się zrealizuje. Sam w sobie grzech nie jest faktem ani wydarzenie, powiemy w przenośni, nie ma ciała. By stał się faktem, musi zapożyczyć ciała od człowieka. Zabójstwo nie istnieje, dopóki ktoś nie zabije. Zdrada nie istnieje, dopóki ktoś nie zdradzi. Profanacja nie istnieje, dopóki ktoś nie sprofanuje. Nie ma oszustwa, jeśli nie znajdzie się kłamca. I nie ma pijaństwa, póki się nie znajdzie ktoś, kto się upoi alkoholem ponad miarę. Dopóki grzech nie ma ciała, dopóki jest abstrakcyjną możliwością, dopóty nie można też go unicestwić. Można go zakazać. Czynią to nie tylko ludzkie prawodawstwa. Taką postać ma nawet 10 Bożych przykazań. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij. To nie są tylko sensowne zalecenia, ale to są zalecenia święte.
Jednak zalecenia mają jedną słabość. One nie mają mocy zniszczenia grzechu. One nie mają mocy zapobiec w nas, żebyśmy grzechu nie popełniali. Dlatego są obarczone nawet zarzutem, że grzech prowokują. Czyż nie mówimy cynicznie, szczególnie w naszej polskiej kulturze, że przepisy są po to, żeby je łamać? I tego też doświadczamy tutaj na przestrzeni tak zwanej pandemii. Bo dyskusyjne jest noszenie maski i rzeczywiście jedni mogą mieć takie, a inni inne zdanie. Natomiast fakt, że nasi ojcowie, czyli ksiądz proboszcz i ksiądz kardynał, w swoim autorytecie ojców Kościoła zalecają nam na terenie Kościoła ich noszenie, jest właśnie kwestią, że w naszym ciele odbywa się albo arogancja, albo posłuszeństwo. I tak właśnie działa Duch Święty. Duch prawdy sprawia, że zło nie tylko przestaje mnie interesować więcej. On sprawia, że przestaje tym żyć. Że przestaje mnie tak naprawdę obchodzić, gdzie jestem w masce, gdzie jestem bez maski. Bo obchodzi mnie to, kim ja naprawdę jestem. Dzieckiem Bożym. I maska tu niczego nie zmienia. Chyba, że jest to maska mojej własnej hipokryzji. I dzięki Duchowi Świętemu zło staje się dla mnie prawdziwie nudne. Dlaczego? Bo znika moja pycha, która musi się karmić tym duchem, który jest duchem sprzeciwu. Który jest duchem, który od początku sprzeciwia się Bożemu zamysłowi. Dlatego dzisiaj święty Paweł mówi o bólu rodzenia. Tak, jest to ból. Słuchajcie, siedzenie w tych maskach cały rok jest bólem. Ale jeżeli ktoś w tym czasie nie zrozumiał, że urósł duchowo, to niczego nie zrozumiał. Bo możemy poświęcić nasze ja dla pewnego dobra. Ale tę prawdę rozumiemy dopiero wtedy, kiedy działa w nas Duch Święty. Duchem sprzeciwu natomiast będziemy ciągle rozdwojeni. I tak, Duch Święty to jest ten, który sprawia, że we mnie rodzi się chcenie. Chcenie cierpliwości, chcenie posłuszeństwa, chcenie, które zmienia moją wolę i nakierunkowuje na dobro. Ja, moje, mnie przestaje serdecznie obchodzić. Odwrotnie, rodzi się we mnie nastawienie na to, co jest dobre, co jest od Ducha, bo tylko On daje mi tej prawdy dotknąć. Daje mi dotknąć prawdziwej prawdy. Żeby mój stary człowiek przestał za mną chodzić i żebym mógł powiedzieć, tak, to ja sprzed lat, dziś już tego we mnie coraz mniej, dzięki Bogu, musi mnie przeniknąć Duch Święty. Bo dzięki życiu z Bogiem, dzięki życiu z Duchem, moje ciało, to samo ciało, zostaje zbawione, nabierając innego, nowego Ducha, nabierając miłości do Boga. Kochani, czy ktoś to rozumie, czy nie, to nie jest ważne, bo Duch działa inaczej.
nie potrzebuje bariery naszego racjonalizmu, który często jest tępy i bezduszny. Duch rozgrzewa nasze serce miłością i wtedy okazuje się, że go pragnę. I to jest ten moment, kiedy przychodzi. Kiedy przychodzi Boża miłość, kiedy otwiera się źródło wody żywej, o którym dzisiaj Jezus w Ewangelii tak pięknie nam oznajmia. Bo powiedział to w duchu, którego mieli otrzymać wierzący. Ale naprawdę trzeba w to uwierzyć. Amen. Powstańmy i wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga. Aby Bóg Ojciec wysłuchał nasze prośby w imię Chrystusa Zmartwychwstałego. Módlmy się za Kościół, aby Duch Święty działał w nim swoją mocą i jednoczył go jedną wspólną wiarą, nadzieją i miłością. Ciebie prosimy. Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka, naszego biskupa Błażeja, biskupów, prezbiterów i diakonów, o światło Ducha Świętego w ich przewodzenie Kościołowi. Ciebie prosimy. Módlmy się za trwałość małżeńskich powołań przez szczere poddanie się małżonków Duchowi Świętemu, a nie szukanie swego. Ciebie prosimy. Módlmy się za zbłąkanych i cierpiących, aby ogarnął ich Duch Święty, Pocieszyciel i otworzyli się na zmartwychwstałego Pana. Ciebie prosimy. Módlmy się o radość nieba dla zmarłych Janina Baran, Maria Szymczura, Stanisław Flis, Teresa Pasturczak. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencjach nas zgromadzonych na tej liturgii oraz o powrót do zdrowia Jurka, o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Marii i Andrzeja Kasztela, o Boże błogosławieństwo dla Magdy z okazji urodzin oraz w intencjach niewypowiedzianych i tych przedstawionych Bogu w cichości naszych serc. Ciebie prosimy. Boże Ojcze, prosimy, aby Duch Święty, który od Ciebie i Syna pochodzi, czynił z nas wiernych uczniów,
zawsze otwarty na przyjęcie większej miłości i napełniał nas Twoją miłością, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Kochani, druga składka przeznaczona jest na tablicę dla naszej szkoły. Serdecznie pozdrawiam za ofiarność. Dlatego pełnią łask wielkanocnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również Chór Aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są i wioska, i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskim. Hosanna na wysokości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc:
Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Uczcimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia chwały. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Błażejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogurodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Zacharem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Jako jedna rodzina parafii świętego Zacharego módlmy się słowami, których nauczył nas Jezus Chrystus. Ojcze nasz, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokoju. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Oto jest Królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty zesłałeś Ducha Świętego, aby obdarzyć Kościół jednością i pokojem. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą
napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, które żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Thank you.
sakrament nas uświęci i da nam gorliwość płynącą od Ducha Świętego, który w cudowny sposób napełniłeś swoich apostołów przez Chrystusa Pana naszego. Słuchajmy jeszcze głoszeń. Teraz po mszy świętej zapraszamy na modlitewne czuwanie, na zesłanie Ducha Świętego. Nasza katolicka szkoła oferuje całotygodniowy program przedszkolny z językiem polskim. Ulotki są do pobrania w przedsionku. Polska Szkoła imienia Konarskiego przyjmuje zapisy. Szczegóły są na plakatach na zewnątrz przy wjeździe na posesję kościoła. Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają zakup nowej figury Matki Bożej i prosimy o dalsze wsparcie. Dziękujemy też za wspieranie projektu urządzania Drogi Krzyżowej i również prosimy o dalsze wsparcie. Dziękujemy wszystkim za ofiarę na tablicę szkolne. Kochani, jesteście bardzo szczodrzy. Już przekazaliśmy i zakupiliśmy 6 tablic. Pozostało jeszcze 6, żeby to dzieło dobiegło szczęśliwego końca. Wszystkie dodatkowe ofiary można składać na tacę albo do skarbony. Serdecznie dziękujemy za hojne wsparcie, szczególnie cenne w tym trudnym przecież dla Was czasie. I my to rozumiemy. Więcej informacji można uzyskać w biuletynie i na stronie internetowej parafii szkoły. Tu zapłać. Proszę powstać. Moi drodzy, gdy czytamy Pismo Święte w czasie liturgii mszy świętej, to nie tylko dlatego, aby sobie przypomnieć, co kiedyś stało się, działo, ale aby te wydarzenia również wydarzyły się w naszym życiu, tu i teraz. Jeżeli dobrze pamiętamy czytanie pierwsze, apostołowie po zesłaniu Ducha Świętego wyszli do ludzi, do tych, których przed chwilą się bali, że ich zabiją, ale wyszli do nich. I po drugie, zaczęli mówić w ich własnych językach, a mogli mówić w Grece, która w tamtym czasie była znana w całym ówczesnym świecie. Pismo Święte było napisane w Grece, święty Paweł napisał listy po grecku, ale nie, oni wyszli i mówili w każdym języku przybyszów, którzy wtedy byli w Jerozolimie. Niech ten Duch Święty napełni nas, niech odnowi nasze serca i niech sprawi, abyśmy w radości wypełniali wolę Bożą. Tego Wam życzę. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja. Alleluja.